Jaki był cel dzisiejszego wykładu? Przede wszystkim zachęcić do improwizacji i pokazanie improwizacji jako takiego nieodłącznego właściwie czynnika muzyki. Udało się zaprezentować, że to potrafi być inspirujące, potrafi też zadziałać nie tylko jakby w samym tworzeniu utworów, ale też potrafi to zadziałać na interpretację utworów. Też kilka razy na to kładłem nacisk, że faktycznie jakby połączenie tych pierwiastków improwizacyjnego i interpretacyjnego sprawia, że my jako wykonawcy dzieł dawnych kompozytorów, dawnych mistrzów, że możemy być jakby współtwórcami utworu, wtedy ten utwór przez nas jakby tak przechodzi, też jesteśmy bardziej autentycznie odbierani przez słuchaczy. Fajne było to, że było dużo przykładów muzycznych, no i można sobie samemu też zobaczyć, popatrzeć, pogrzebać, więc to jest spoko. Myślę, że najpierw trzeba usiąść do instrumentu i po prostu nie bać się spróbować coś nacisnąć własnego. Nawet czasami najciekawsza improwizacja albo pomysły do stworzenia czegoś własnego, czy to będzie improwizacja, czy to będzie kompozycja, czasami nawet potrafią wyjść przy nieudanym ćwiczeniu. Po prostu należy się przełamać. Jak najbardziej skorzystam z wiedzy z dzisiejszego wykładu. Mam takie szczęście, że z tej wiedzy mogę czerpać częściej niż tak z okazji święta szkoły, bo mam przedmiot improwizacji organowej właśnie z panem profesorem Danielem Strządałą. Muszę przyznać, że jest to przedmiot wyjątkowo rozwijający, przede wszystkim otwierający inne spojrzenie, tak jak pan też profesor mówił, na muzykę, na kompozycję. Bo sama improwizacja po prostu pozwala nam być artystami jeszcze bardziej w pełni. Oczywiście, jak najbardziej. Staram się go zaszczepiać zarówno wśród tej starszej młodzieży, jak i tych najmłodszych, którzy dopiero przychodzą na zajęcia nie tylko z improwizacji, ale także z instrumentu głównego. Myślę, że jako organista no mogę potwierdzić, że jest to ciekawa droga i po prostu piękna rzecz. Niekoniecznie musimy improwizować publicznie. To też jakby nie chodzi o to, że mamy od razu wyjść i zagrać koncert improwizacji. Czasami nawet najprostsza tak naprawdę improwizacja, czy to będą cztery takty, to będzie jakaś pojedyncza melodia, jakiś na przykład wystukany rytm, coś własnego potrafi, nawet najprostszego, potrafi dać satysfakcję. A potem jest to droga do tego, żeby próbować coraz to bardziej skomplikowane formy tworzyć. Także ta droga może jest mało oczywista, ponieważ pierwsze się trzeba przełamać, ale z drugiej strony to daje na pewno frajdę